Kolos Artefonu, który jest to prawo, stworzyliśmy właśnie nauczyciele z Centrum Matematyki razem właśnie z ekipą z Centrum Nowoczesnej Edukacji. To było wiele spotkań, wiele burz mózgów, pomysłów czasami upiornych, czasami śmiesznych, ale w końcu coś tam wybraliśmy, wygładziliśmy i no, co powstało, opowiem. Grada została stworzona do prowadzenia przedmiotu algebra liniowa. Jest dla studentów pierwszego roku. W sumie jest to jeden z trzech przedmiotów matematycznych, który mamy z tymi samymi studentami i w planach są no, grywalizacje kolejnych przedmiotów, ale algebra liniowa obejmuje zajęcia przez 8 tygodni. W każdym tygodniu studenci z algebry mają 2 godziny wykładu, 2 godziny ćwiczeń. I gra miała właśnie wprowadzić ich w ten przedmiot no, przyjemniej, no wiadomo, jakie cele zazwyczaj grą prześwitują. I teraz tak, nasza algebra liniowa, oprócz tego, że obejmowała 8 tygodni, to materiał był podzielony jeszcze na 4 działy tematyczne i na każdy dział przeznaczaliśmy 2 tygodnie. Dlatego w grze zostały utworzone 4 komnaty. W ogóle fabuła gry sprowadzała studentów do podziemi, czyli chodziło o to, że student został umieszczony w podziemiach, miał po nich błądzić, a jego celem było wydostanie się z tych podziemi. I aby wydostać się z tych podziemi, to właśnie odwiedzał te komnaty. W komnatach były ukryte zadania, jak one wyglądały, na czym polegały, za chwilę powiem. Także, żeby wyjść z tych podziemi, student podchodził do 4 starć z monstrami, czyli to były 4 kolokwia, które tradycyjnie były pisane przez studentów w trakcie zajęć tablicowych. I jeszcze na koniec, przed samym wyjściem z podziemi, student spotykał się z kolosem z Aldebronu. Był to odpowiednik po prostu egzaminu, tak nazywaliśmy egzamin kończący ten przedmiot. Komnaty były... Komnaty były 4. Każda z nich otwierała się, czy była, stawała się aktywna co 2 tygodnie, ponieważ 2 tygodnie przeznaczaliśmy na każdy dział algebry. I wejdźmy do przykładowej komnaty, komnata akurat solna. Wchodząc do takiej komnaty, student widział niektóre elementy nazwane, podpisane. I te elementy także otwierały się tydzień po tygodniu. I tak na przykład były to treningi magiczne. Po każdym wykładzie otwierał się pojedynczy trening magiczny, który był testem zawierającym głównie pytania teoretyczne dotyczące wykładu i on się otwierał bezpośrednio po wykładzie. Student miał 4 dni na wykonanie takiego testu i miał 1 podejście, żeby ten test wykonać. Kolejne zadania to były treningi siłowe. Treningi siłowe to już były testy zbudowane z prostych zadań, w których coś należało policzyć, czyli wykorzystać tą wiedzę teoretyczną. Były to zadania, które chcieliśmy, żeby były możliwe do wykonania przez studentów po wykładzie, ale jeszcze przed ćwiczeniami. Czyli zależało nam na tych treningach siłowych przed ćwiczeniami, żeby po przyjściu na ćwiczenia student już potrafił samodzielnie zrobić podstawowe zadania, a my mogliśmy się skupić na bardziej skomplikowanych zadaniach, które powiedzmy poziomem były zbliżone do poziomu zadań z egzaminów. I też treningi siłowe otwierały się po wykładach, natomiast dużo dłużej były otwarte. Nawet ten czas przesuwaliśmy na prośbę studentów, przedłużaliśmy, ponieważ studenci faktycznie korzystali z tych testów i chcieli tą wiedzę powtarzać także po ćwiczeniach sobie utrwalać. I kolejne, o, to jest przykładowe zadanie z treningu siłowego, czyli pytanie testowe, student zaznacza odpowiedzi, ma informację, czy dobrze odpowiedział, czy źle, otrzymuje, jest tam informacja 5 monet, co studenci zdobywali w trakcie tych zadań, to ja o tym jeszcze opowiem. Kolejne zadanie w komnacie to był piktogram. W komnatach znajdowały się zawsze pojedyncze piktogramy, czyli jeden piktogram na komnatę. Piktogram to było zadanie kreatywne.
chodziło o to, żeby student zaproponował, gdzie w życiu codziennym, czy w jakichś tam działach, już może nie takich stricte matematycznych, spotyka się te elementy algebry liniowej i sposób rozwiązania był całkowicie dowolny. Więc studenci nagrywali filmy, pisali wiersze, śpiewali piosenki. No, sposobów było naprawdę tych rozwiązań bardzo dużo. To jest na przykład komiks wykonany przez studenta jako rozwiązanie, ale chyba mi najbardziej się spodobał, tutaj akurat to jest rzut ekranu, ale były to wywiady z mister Macierzą albo mister Wektorem w dosyć taki żartobliwy sposób, ale podawana była tam faktyczna wiedza. Więc tak wyglądały te piktogramy, które były kreatywnymi faktycznie zadaniami. I jeszcze dwa zadania, tam bokiem jest to napisane próba uważności. Były dwie próby uważności w całej grze, czyli w dwóch komnatach się pojawiały próby uważności. I próby uważności przenosiły studenta do dwóch kursów online umieszczonych, stworzonych na e-nauczaniu, na platformie Moodle, które no, należało przejść. Też tam była wiedza teoretyczna, przykłady, testy sprawdzające i to też było jedno z zadań, jedno z dwóch akurat tutaj zadań tego typu. I w trakcie przechodzenia przez te wszystkie komnaty wykonywania tych zadań, także w trakcie tych kolokwiów i egzaminu końcowego, studenci zdobywali dwa typy punktów. Jeden typ punktów to były punkty zręczności i to były punkty, które faktycznie przekładały się bezpośrednio na ocenę, czyli w zależności od tego, ile student tych punktów zręczności zdobył, tyle taką ocenę otrzymywał. I te punkty zręczności można było zdobyć z piktogramów, czyli z tych kreatywnych zadań, z prób uważności, czyli z tych kursów online'owych, z czterech kolokwiów, czyli z tych starć z monstrum, no i z tego ostatecznego starcia z kolosem z Algebronu. O drugim typie punktów za chwilę powiem, bo za szybko przeszłam jeszcze. I teraz tak, kolokwia, które nazwaliśmy starciami z monstrami, one oprócz punktów, które no student rozwiązał jakieś tam zadania na kolokwium i dostał za to punkty, ale oprócz punktów dawały też możliwość zdobycia kawałka amuletu. Jeżeli student zaliczył kolokwium na co najmniej 50%, otrzymywał, czyli jakby wywalczył w trakcie tej walki z monstrum kawałek amuletu, jeżeli zdobył cały amulet, czyli każdy kolokwium musiał zaliczyć na co najmniej 50%, zdobył cały amulet, to ten amulet dawał mu taką moc bycia niewidzialnym przy starciu z kolosem na samym końcu. Czyli taki student po prostu był zwolniony z egzaminu. Więc oni no, starali się, bardzo się starali, żeby te amulety zdobywać, bo to wiadomo, dla nich nauka na bieżąco, a na koniec nie musieli już właściwie się do tego starcia z kolosem przygotowywać. I oczywiście jedno z pierwszych pytań, a czy można te starcia powtarzać? Czy kolokwia możemy poprawiać? Ja mówię, nie, nie można, ale możecie sobie kupić prawo do poprawy jednego kolokwium. I tutaj właśnie powiem, teraz teraz powiem o tym drugim typie punktów zdobywanych w trakcie gry. To były monety. Właśnie z treningów magicznych i treningów siłowych można było zdobyć monety. Monety, no jak sama nazwa wskazuje, można było wydać w kramie. I w kramie taką najciekawszą rzeczą do kupna to był właśnie tutaj, zresztą jak widać na cenę, najdroższy eliksir. Eliksir faktycznie był za 300 monet. Tam było widać, że za pojedyncze pytanie można było prawidłowo, oczywiście rozwiązane pytanie w teście, to było 5 monet. Czyli trochę tych zadań trzeba było przeliczyć, żeby kogoś było stać na ten eliksir. I eliksir dawał nam, studentom dawał dodatkowe życie. Czyli jeżeli studenci polegli w trakcie jednego starcia z monstrum, nie zaliczyli po prostu tego kolokwium, a mieli kupiony eliksir, to im dawało drugie życie, czyli mogli podejść jeszcze raz do jednego wybranego kolokwium starcia z monstrum, tak? Czyli to mogli sobie kupić. Pozostałe elementy przedmiotów w kramie, w pierwszej edycji to była tylko taka zabawa, tak? Sobie kupowali, mieli swojego awatara, właśnie każdy student miał swojego awatara i mogli go jakoś tam dodatkowo ubrać. W drugiej edycji już wykorzystaliśmy te dodatkowe przedmioty,
można było skompletować sobie strój maga, strój wojownika albo strój zawsze trzeciej rzeczy zapominam. Barda. I jeżeli ktoś na przykład kupił sobie ten miecz, tarczę, czyli miał już ten strój wojownika, to dawało mu prawo do otwarcia dodatkowego zadania. Za to dodatkowe zadanie znowu zdobywał dodatkowe te punkty zręczności, które no, powodowały, że tą ocenę końcową mógł mieć wyższą. No i studenci faktycznie te monety, dużo tych treningów wykonywali. Także wiedziałam, że dla nich to już nie było ważne, że oni się uczą w trakcie wykonywania tych testów. To nie było dla nich głównym celem, żeby nauczyć się, tylko żeby mieć te monety. I oni faktycznie porównywali, ile tam tych monet kto zdobył, czy ktoś już kupił ten eliksir, czy nie. Więc to było naprawdę, widzieliśmy, że pracowali na bieżąco, bo każdy chciał jak najszybciej też być pewnym, być pewnym, że ten eliksir stać. Także to, jak rozmawialiśmy na zajęciach, to też wprowadzało takie pozytywne emocje i dzięki temu ten przedmiot faktycznie się wyróżniał nawet wśród tych naszych przedmiotów matematycznych. Ja może już skończę, bo teraz oddaję głos właśnie, jakie efekty to dało wprowadzenie tej gry i oddaję Basi. Tak, ja już króciutko, bo czas goni, a tylko powiem, że o samym kolosie z algebronu przez 1,5 godziny mówiłam na piątku dydaktycznym, więc proszę sobie wyobrazić, że teraz to wszystko w 15 minut musimy zebrać. Więc tylko takie kilka wybranych informacji. Oczywiście na koniec zrobiliśmy ankietę, tak? Bo chcieliśmy oczywiście poznać zdanie naszych odbiorców, naszych poszukiwaczy, którzy utknęli w podziemiach algebronu, jak to oceniają. No i tutaj no, nie będę omawiać tak każdego pytania, zresztą to są tylko wybrane. Natomiast tutaj zacytowałam, przytoczyłam kilkanaście opinii studentów i to, co powiedzieli nam w tej ankiecie albo tutaj w tych komentarzach, jakby dało nam odpowiedź na to, potwierdziło to, że cele, jakie sobie postawiliśmy w tej grywalizacji, zostały osiągnięte. Bo oczywiście na początku robiliśmy taką analizę, co jest dla nas problemem w realizacji tego przedmiotu, no i czemu ta grywalizacja ma służyć. Więc przede wszystkim to, co, jakie efekty otrzymaliśmy właśnie jako odpowiedź na te cele, to było zaangażowanie studentów w realizację tego przedmiotu. Zaangażowanie i systematyczność, chociaż do tej systematyczności jeszcze za chwilę dosyć krytycznie się odniosę. Była też dla studentów natychmiastowa informacja zwrotna. Właśnie dzięki tym zadaniom, treningom uważności, treningom siłowym, oni od razu otrzymywali informację zwrotną, czy dobrze rozwiązują, czy nie, czy opanowali ten materiał, mają nowe umiejętności. Mogli na bieżąco monitorować postępy, tak? Swoje postępy, jak to rozumieją. No i przede wszystkim, ponieważ oni uważali ten przedmiot, to tak poprzednie też roczniki wskazywało na to jako zupełnie nieprzydatny do niczego. No po co nam ta algebra liniowa? My jesteśmy na automatce robotce, na inżynierii biomedycznej i tak dalej. I właśnie dzięki tym piktogramom, gdzie oni musieli w sposób samodzielnie znaleźć, wskazać zastosowania tych zagadnień w praktyce, w życiu codziennym, w programie jakby w dziedzinie związanej z kierunkiem swoich studiów, dzięki temu oni mogli właśnie poznać, czy sami dojść do tych praktycznych zastosowań. No i teraz tutaj kilka statystyk, bo też ogromną zaletą tej aplikacji webowej, którą stworzyła tu obecna Agnieszka, jest to, że mogliśmy wyciągnąć bardzo dużo statystyk, łącznie z tym, ile czasu na poszczególne zadania poświęcali uczniowie, z jakim uczniowie, studenci, z jakim też, jaki rezultat mieli, czy porażką, po ilu razach rozwiązywali zadanie i tak dalej. No i między innymi też przyjrzeliśmy się temu, ile tych zadań oni rozwiązywali, ile monet za to zdobywali. To były te monety, które między innymi
na zakup eliksiru. No i teraz to, co kupowali w kramie, to też to jest właśnie ten najcenniejszy eliksir i to jest właśnie ile osób ten eliksir kupiło. Tutaj są też pozostałe przedmioty, ale to była też pierwsza edycja, w drugiej trochę też modyfikacji wprowadziliśmy, właśnie kompletowanie tych strojów, więc te zakupy też lepiej szły. No i teraz zdawalność, tak? Czyli ten efekt końcowy, w zasadzie nawet to wyszło też w biofizyce, nie? Najważniejszy dla studenta, no zaliczyć. Tak? No i teraz mamy porównanie z poprzednim, tutaj tylko te dwa lata porównaliśmy. Tu jest rok, kiedy w sposób tradycyjny realizowaliśmy ten przedmiot. No i teraz tutaj mamy zwolnienie już z całego kolokwium. Uzyskało 70% studentów całego rocznika. Tam były dwa kierunki około 140 osób. Część, pozostałe osoby przystępowały do kolokwium zaliczeniowego, tak? Czyli to są te, którym nie udało się wyjść ogromną ręką z podziemia algebronów bez starcia z kolosem, czyli to są te osoby i to jest te dodatkowe 7%, które zdobyło zaliczenie. Czyli widać, że w zasadzie w tym terminie podstawowym już mieliśmy lepszy wynik, aniżeli w poprzednim roku po sesji poprawkowej. No i teraz ta chwila takiego krytycyzmu. Średnio przyjrzeliśmy się, jak w poszczególnych treningach magicznych, jak w poszczególnych treningach siłowych, jakie było zaangażowanie studentów. No i tutaj niestety okazało się, tak, że tych oni coraz mniej angażowali się. Nie jednak, mimo tego, że oni tam w tych odpowiedziach, w ankiecie mówili, no super, systematycznie pracowali, no to jednak no tutaj był ewidentny spadek zaangażowania. Więc w drugiej edycji już staraliśmy się to zmienić, wprowadzając właśnie te modyfikacje, stroje Warda, kompletowanie i tak dalej. No i takie wnioski, jakie wyciągnęliśmy sobie z tej grywalizacji, no to na pewno jakby to, że grywalizacja jest efektywnym narzędziem angażowania studentów, natomiast właśnie musimy podjąć pracę nad utrzymaniem tego zaangażowania przez cały semestr, żeby te ostatnie działy matematyki algebry liniowej gdzieś otrzymały z ich strony wystarczającą uwagę. I pomyśleliśmy, że możemy to zrobić, wprowadzając też rywalizację w zespołach, czyli grupach ćwiczeniowych, i temu będą służyły dalsze prace nad tą rywalizacją. No i też takie były sugestie zresztą studentów, żebyśmy spróbowali zrywalizować pozostałe przedmioty. Także to jest jeszcze przed nami. A tutaj na koniec mają Państwo, to znajduje się też w abstrakcie, link do takiego filmiku przygotowanego oczywiście przez nasze niezawodne Centrum Nowoczesnej Edukacji. Filmiku będącego takim clue całej tej gry webowej kolosa za Kolosa. Także bardzo dziękuję.